Słowo Boże na każdy dzień. Wiele pracy wykonałem wśród ludzi i słów wypowiedzianych przeze mnie w owym czasie padło wiele. Słowa te mają służyć zbawieniu człowieka i zostały wypowiedziane po to, aby człowiek mógł osiągnąć zgodność ze mną. Jednak pozyskałem jedynie kilku ludzi na ziemi, którzy są zgodni ze mną i dlatego twierdzę, że człowiek nie ceni sobie moich słów, ponieważ nie jest ze mną zgodny. Moja praca nie ma służyć jedynie temu, aby człowiek mnie wielbił. Ważniejsze jest to, by człowiek był ze mną zgodny. Wszyscy ludzie, którzy ulegli zepsuciu, żyją w pułapce szatana. Żyją w ciele, w samolubnym pożądaniu i nie ma wśród nich nawet jednej osoby zgodnej ze mną. Są tacy, którzy twierdzą, że owszem, są ze mną zgodni, ale wszyscy oni wielbią jakieś bożki. Choć uznają moje imię za święte, kroczą ścieżką przeciwną do mojej, a ich słowa pełne są arogancji i pewności siebie, ponieważ w głębi duszy są przeciwko mnie i są niezgodni ze mną. Codziennie szukają moich śladów w Biblii i znajdują na chybił trafił odpowiednie urywki, które bez końca odczytują i cytują jako święte pisma. Nie wiedzą, jak być zgodnymi ze mną, nie wiedzą, co to znaczy być w nieprzyjaźni ze mną i jedynie ślepo odczytują Pismo Święte. Zamykają w Biblii jakiegoś niejasnego Boga, którego nigdy nie widzieli i nie są w stanie zobaczyć, przeglądając ją w wolnej chwili. Wierzą w moje istnienie tylko w ramach Biblii. Jestem dla nich tym samym, co Biblia. Bez Biblii nie ma mnie, a beze mnie nie ma Biblii. Nie zważają na moje istnienie ani na moje działania, poświęcając raczej ogromną i szczególną uwagę każdemu słowu z Pisma Świętego, a wielu z nich jest nawet przekonanych, że nie powinienem robić niczego, co nie zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Zbyt wielką wagę przywiązują do Pisma Świętego. Można powiedzieć, że słowa i wyrażenia są dla nich aż tak ważne, że wykorzystują wersety z Biblii do zmierzenia każdego mojego słowa i potępienia mnie. Nie dążą do osiągnięcia zgodności ze mną albo z prawdą, lecz raczej do zgodności ze słowami Biblii. Są bowiem przekonani, że jeśli coś nie jest zgodne z Biblią, to bez wyjątku nie jest moim dziełem. Czy ludzie ci nie są sumiennymi potomkami faryzeuszy? Żydowscy faryzeusze wykorzystali prawo mojżeszowe do potępiania Jezusa. Nie szukali zgodności z ówczesnym Jezusem, lecz skrupulatnie i co do joty przestrzegali prawa do tego stopnia, że w końcu przybili niewinnego Jezusa do krzyża, oskarżywszy go o nieprzestrzeganie prawa Starego Testamentu i o to, że nie był Mesjaszem. Kim tak naprawdę byli? Czyż nie jest tak, że nie dążyli do zgodności z prawdą? Mieli obsesję na punkcie każdego słowa Pisma Świętego, nie zważając na moją wolę oraz na etapy i metody realizacji mojego dzieła. Nie byli ludźmi poszukującymi prawdy, lecz ludźmi sztywno trzymającymi się słów Pisma Świętego. Nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, lecz ludźmi wierzącymi w Biblię. Mówiąc krótko, byli strażnikami Biblii. Aby zabezpieczyć interes Biblii, aby zachować godność Biblii i chronić jej reputację, posunęli się tak daleko, że w końcu przybili miłosiernego Jezusa do krzyża. Zrobili to tylko po to, by bronić Biblii i zachować w sercach ludzi status każdego słowa z Biblii. Woleli więc odrzucić swoją przyszłość i ofiarę za grzech, aby skazać Jezusa, który nie podporządkował się doktrynie Pisma Świętego, na śmierć. Czyż nie byli sługusami każdego jednego słowa Pisma Świętego? A ludzie dzisiaj? Chrystus przyszedł, aby uwolnić prawdę, ale oni woleliby raczej wygnać Go spośród ludzi, aby zyskać bilet do nieba i łaskę. Woleliby raczej całkowicie zaprzeczyć nadejściu prawdy, aby zabezpieczyć interes Biblii
i woleliby raczej ponownie przybić do krzyża Chrystusa, który powrócił w ciele, aby zapewnić wieczne istnienie Biblii. Jak może człowiek uzyskać moje zbawienie, skoro jego serce jest tak podłe, a jego natura tak antagonistycznie nastawiona wobec mnie? Żyję wśród ludzi, ale oni nie wiedzą o moim istnieniu. Oświetlam człowieka swoim światłem, a on nadal nie wie o moim istnieniu. Kiedy wybucham gniewem na człowieka, ten jeszcze bardziej kategorycznie zaprzecza mojemu istnieniu. Człowiek szuka zgodności ze słowami, z Biblią, ale nawet jedna osoba nie staje przede mną, aby szukać drogi do zgodności z prawdą. Człowiek podziwia mnie w niebie i poświęca szczególną uwagę mojemu istnieniu w niebie, ale nie dba o mnie w formie cielesnej, bo ja żyjący wśród ludzi jestem po prostu bez znaczenia. Ci, którzy dążą tylko do zgodności ze słowami Biblii, którzy dążą tylko do zgodności z niejasnym Bogiem, są dla mnie obrazem nędzy. Wynika to z tego, że wielbią jedynie martwe słowa i Boga, który może dać im nieopisane skarby. Wielbią Boga, który oddaje się w ręce człowieka i który nie istnieje. Cóż więc mogą ci ludzie otrzymać ode mnie? Nie da się nawet wyrazić słowami, jak nędzny jest człowiek. Ci, którzy są przeciwko mnie, którzy wysuwają wobec mnie niezliczone żądania, którzy nie miłują prawdy, którzy buntują się wobec mnie, jakże mogą być ze mną zgodni? Ci, którzy są przeciwko mnie, nie są ze mną zgodni. To samo dotyczy tych, którzy nie miłują prawdy, a buntujący się wobec mnie są nawet bardziej przeciwko mnie i mniej zgodni ze mną. Wszystkich niezgodnych ze mną oddaję w ręce złego, oddaję ich zepsuciu przez złego, daję im pełną swobodę, aby ujawnili swoją nikczemność i ostatecznie przekazuję ich złemu na pożarcie. Nie dbam o to, ilu ludzi mnie wielbi, to znaczy nie dbam o to, ilu ludzi wierzy we mnie. Interesuje mnie tylko to, ilu ludzi jest ze mną zgodnych. Wynika to z tego, że wszyscy ci, którzy nie są ze mną zgodni, są źli i zdradzili mnie. Są moimi wrogami i nie zamierzam chronić swoich wrogów w moim domu. Ci, którzy są ze mną zgodni, będą na zawsze służyć mi w moim domu, a ci, którzy pozostają ze mną w nieprzyjaźni, będą na zawsze cierpieć kary ode mnie. Ci, dla których ważne są tylko słowa Biblii, a nieważna jest prawda lub podążanie moim śladem, są przeciwko mnie, ponieważ ograniczają mnie wedle Biblii i do Biblii i bluźnią przeciwko mnie. Jak tacy ludzie mogliby stanąć przede mną? Nie zważają na moje czyny, na moją wolę, ani na prawdę, obsesyjnie trzymając się jedynie słów, słów, które zabijają. Jak tacy ludzie mogliby być ze mną zgodni?